Co dzieje się po naszej śmierci? Czy można wysyłać i otrzymywać wiadomości z zaświatów? Czy doświadczenia z pogranicza śmierci są autentyczne, czy są złudzeniem o traumatycznym tle? W dzisiejszym odcinku Życie po śmierci. Nieznany obszar pomiędzy życiem a śmiercią pobudza wyobraźnię. Nazywam się William Davis i zapraszam na program Krytycznym Okiem. Niektórzy uważają, że jesteśmy w stanie powrócić do życia po śmierci. Ludzie mówią o komunikowaniu się żywych ze zmarłymi. Inni twierdzą, że wielokrotnie przychodzimy na ten świat. Ale czy istnieją dowody na życie po śmierci? Zdaniem niektórych duchy mieszkają gdzieś pomiędzy światem żywych i światem zmarłych. Ale czasem przenikają przez granice tych światów i kontaktują się z żywymi. Lęk przed duchami i zainteresowanie nimi ma bardzo długą i bogatą tradycję. Żywi toczą namiętne spory o ich istnienie. Wyobrażenie ducha kształtowane jest przez doświadczenia żywych. Ktoś musi mieć z nim kontakt, doświadczyć jego obecności. Możemy powiedzieć, że w jakimś domu straszy, jeśli ktoś to odczuje. My, sceptycy, powiadamy, że nie ma nawiedzonych miejsc, są tylko nawiedzeni ludzie. To przecież konkretni ludzie widzą duchy. A postrzeganie to zależne jest od tła kulturowego. W czasach Szekspira duchy dzwoniły łańcuchami i wzywały do pomszczenia swojej śmierci. W epoce wiktoriańskiej były to milczące damy, które zaznaczały swoją obecność, sunąc bezszelestnie po schodach. Dzisiaj duchy znów dają znać o sobie. Wielu ludzi twierdzi, że ich nieżyjący bliscy komunikują się z nimi i przekazują ważne wiadomości. Lloyd Auerbach to znany łowca duchów. Ten parapsycholog z San Francisco od dziesiątków lat bada doniesienia o zjawach. Auerbach rozmawia ze świadkami i zbiera relacje z pierwszej ręki o duchach i nawiedzeniach. Duch to świadomość źródłowa komunikująca się bezpośrednio z naszym umysłem. Informacja ta zostaje przełożona przez komputer, jakim jest nasz umysł, i powstaje obraz. Większość sceptyków uważa, że przebywają one jedynie w naszej zbiorowej wyobraźni. Czy duchy istnieją? Tak, w umyśle tego, kto je widzi. Doktor Paul Kurtz jest założycielem Centrum Badawczego. Uważa on, że parapsychologia nie zgromadziła żadnych przekonujących dowodów na istnienie duchów. Nic mi nie wiadomo, by ktoś wykazał, że poza fizyczną i chemiczną strukturą neuronów człowieka jest w nim coś, co mogłoby istnieć niezależnie od tej struktury. Wszystkie dowody naukowe wskazują, że nie ma żadnej duszy, która mogłaby istnieć po śmierci ciała. Opowieści o duchach to stały element ludzkiego doświadczenia i filar kultury masowej. Zakłada się w nich tajemniczą obecność jakiejś siły, która nawiedza ludzi i miejsca. Joe Nickel pracuje dla Centrum Badawczego Paula Kurtza.
Nickel zbadał bardzo wiele przypadków nawiedzenia oraz domów, w których rzekomo straszy. W żadnym z nich nie udało mu się potwierdzić istnienia duchów. Twierdzi on, że ludzie mieszają rzeczywistość z fantazją. Kiedy ludzie widzą zjawy, dzieje się to w określonych warunkach. Zazwyczaj, gdy wykonują codzienne prace domowe, czytają lub marzą na jawie i są pogrążeni w swoich myślach. W takich sytuacjach podświadomość znajduje łatwy dostęp do naszej świadomości. Into the conscious. Terapeuci twierdzą, że ich pacjenci często mają wizje ukochanych osób w czasie pierwszych 6 miesięcy po ich śmierci. Opłakującym bliskich może się wydawać, że słyszą głosy zmarłych, kątem oka widzą ich sylwetkę lub dostrzegają ich odbicie w oknie. Najczęściej dzieje się tak w nocy lub po przebudzeniu. Uznaje się to za normalne zjawisko występujące po utracie bliskiej osoby. To, co uważają za zjawę, jest wytworem ich wyobraźni. To halucynacja, złudzenie. Kwestią realności tego nauka zajmuje się od co najmniej 150 lat. Jedna z najbardziej znanych historii o nawiedzeniu rozgrywa się na północy stanu Nowy Jork, w domu, gdzie szaleniec zabił swoją rodzinę. Wydarzenie to stało się sławne jako horror Amityville. Kolejni właściciele domu twierdzili, że w nim straszy. Drzwi i okna wypadają z framug. A na śniegu widziano ślady diabła. Okazało się między innymi, że śladów diabła na śniegu nie było i być nie mogło, ponieważ tego dnia, jak wynika z raportów pogodowych, w ogóle nie było na ziemi śniegu. Drzwi i okna nie wyleciały z framug, bo jak się dowiedziałem od kolejnej rodziny, która tam zamieszkała, wszystkie elementy metalowe pozostały oryginalne, nawet ze starą farbą. Właściciele i ich prawnik przyznali się później, że wszystko zmyślili, licząc na zyski. Nickel uważa, że przypadek Amityville jest typowy dla większości historii tego rodzaju. Powstają one dlatego, że ludzie pragną mieć dom, w którym straszy. Przyczyną takiej reputacji może być też jego klimat. Ludzie oczekują, że w takim domu coś się wydarzy. Każdy hałas, błysk lub cokolwiek potęguje tę atmosferę i mamy do czynienia z efektem kuli śnieżnej i nawiedzonym domem. Snowball effect that involves the haunting. Hey there. Hey, co słychać? Good. Miło cię widzieć. Good seeing you too. Ready to work? Yep. Oh, good. Where are we going? Medium Ann Golmak i łowca duchów dr Thomas Smith zamierzają sprawdzić doniesienia o istnieniu duchów na pokładzie USS Hornet. Wyłączony z eksploatacji lotniskowiec stoi w doku w San Francisco. Powinno się udać. Lotniskowiec ma bogatą przeszłość. Między innymi brał udział w bitwie o Midway podczas II wojny światowej oraz podejmował z wody załogę Apollo 11. Od czasu wycofania ze służby okręt ten, niegdyś dom marynarzy, którzy walczyli tu i ginęli, stał się miejscem niewytłumaczalnych zdarzeń. Smith i Golmak przypisują je działaniom zamieszkujących go duchów. One chcą, żebyśmy zgadywali, są bardzo ożywione, będą nas zwodzić.
ale czuje je. Dr. Smith posługuje się różnymi urządzeniami, które mają zarejestrować fizyczną obecność duchów marynarzy. To jest detektor promieniowania. Kiedy po śmierci uwalniana jest energia, promieniowanie wzrasta. A to zwykły termohigrometr. W ciągu kilku minut mierzy zmienność temperatury od 6 do 60 stopni i pokazuje nam zimne miejsce, w którym może pojawić się duch. Kierują się odczuciami medium i odczytami swoich przyrządów. Ale to nie są instrumenty do wykrywania duchów. Można je kupić w zwykłym sklepie z elektronicznymi gadżetami. Służą do czegoś innego i często wykazują różne zakłócenia, zwłaszcza w rękach amatorów. Smith podąża za Golmak korytarzami lotniskowca. W odnalezieniu duchów, które szukają kontaktu, ma jej pomóc intuicja. Jaki jest odczyt? 1.2, 1.3. Są tutaj. Czuję wielki strach. Krzyki. Serce mi wali. To naprawdę straszne. Mówią coś o nieudanej akcji. To pilot kamikadze. Nie chce wracać do domu, bo zawiódł. Boi się wracać. Nie chce. Ma nadzieję, zabiją go. On nie może w to uwierzyć. Do medium odzywają się podobno także duchy innych marynarzy. To dla nas zaszczyt i szczęście, że tu jesteśmy. To jest pomnik dla pokoju. Musimy powiedzieć ludziom, że chcemy im pomóc, a nie straszyć. Dzieci, które tu przychodzą, powinny dowiedzieć się, jak ważny jest pokój. Biorą licznik Geigera albo termometr, żeby sprawdzić, w której części domu jest chłodniej. Mogą robić różne rzeczy i człowiek bez uprzedzeń nie będzie miał im tego za złe. Ale to jest przedstawienie, a ściślej komedia, jeśli chodzi o to, czego szukają i w jaki sposób to robią. Nie zważając na krytykę, Smith i Golmak czują, że duchy chcą im coś przekazać. To ma być pomnik pokoju. Każdy może tu przyjść i poczuć tę energię. Każdy, kto przyjdzie na pokład tego okrętu, poczuje ją. Pragnienie wiary w duchy jest niezwykle silne. Ale wierzenie w coś, co nie jest prawdziwe, tylko dla zaspokojenia jakiejś potrzeby, wcale nam nie pomaga. Nie potrafimy wtedy we właściwy sposób traktować zjawiska śmierci. Ludzie mają takie doświadczenia i lekceważenie ich czy odrzucanie z góry absolutnie nie jest podejściem naukowym. Jest wręcz sprzeczne z nauką. Nie słyszałem o żadnym wiarygodnym potwierdzeniu istnienia duchów, dlatego pozostaję sceptyczny. Tak, wierzę w duchy. Nie ma żadnych duchów. Jest coś w ludzkim umyśle. Czułam kiedyś obecność ducha w starym domu. Nie słucham takich opowieści. Jestem pewna, że jest coś takiego. Kiedy śmierć jest blisko, życie zyskuje nowe wymiary. Ci, którzy twierdzą, że byli po tamtej stronie i wrócili, mówią, że to doświadczenie jest oknem na inny świat. Świadkowie utrzymują, że słyszeli głosy wzywające ich zza światów. Mówią, że czuli, jak spoza granicy, która oddziela życie od śmierci, przyciąga ich jakaś siła.
Ale czy to jest inny świat? Życie zawsze kończy się śmiercią. Jest to moment, w którym ciało i umysł przestają funkcjonować. Ale niektórzy twierdzą, że byli po tamtej stronie i powrócili. Opowiadają o jasnym świetle i kojących dźwiękach. O podróży pomiędzy życiem i zaświatami. Doświadczenia z pogranicza śmierci są realne. To nie halucynacje ani sen. Problemem dla badaczy tego zjawiska jest to, że nie występuje ono tylko u ludzi umierających, ale także w wielu innych sytuacjach. Na przykład, kiedy ktoś się przerazi lub u alpinistów, którzy nagle zawiśli na linie. Oni tego doświadczyli, choć wcale nie umierali. Dr. Atwater jest autorką kilku książek o tym zagadnieniu. I ma wiedzę z pierwszej ręki. Twierdzi, że trzykrotnie powracała z zaświatów. Atwater bada podobne przypadki, zbierając świadectwa tego, jak uważa, pierwotnego doświadczenia. To jest realne przeżycie. Nie majaki czy sen. To spotkanie z siłą, która oddziałuje na ludzi w bardzo określony sposób. W 1977 roku przeżyła pierwsze z tych doświadczeń w następstwie poronienia. Za pierwszym razem to było typowe doznanie pozacielesne, kiedy unosiłam się do sufitu. Moje ciało leżało nieruchomo i wszędzie było mnóstwo krwi. Ale otaczała mnie jasność. Wszystko widziałam i słyszałam dużo wyraźniej. Lepiej niż kiedykolwiek działał mój umysł i zmysły. Atwater twierdzi, że to doświadczenie skończyło się, kiedy została rzucona w swoje ciało i powróciła do życia. Ale niebawem pojawiły się powikłania i Atwater przeżywała doświadczenie graniczne jeszcze dwukrotnie. W obu przypadkach lekarze musieli przeprowadzać reanimację. Atwater wspomina, że spotkała się wówczas ze swoim zmarłym dziadkiem i zobaczyła, jak przed oczami przewija się jej całe życie. To było całe moje życie ze wszystkimi szczegółami. Każda myśl, jaka kiedykolwiek pojawiła się w mojej głowie, każda osoba, którą znałam i każdy uczynek, wszystko, z czym miałam kiedykolwiek do czynienia, pojawiło się przede mną w pełnej postaci. Ale relacje z pogranicza śmierci mogą być zniekształconymi interpretacjami rzeczywistości. Przeżycie takiego doświadczenia nie oznacza, że było się poza ciałem czy w niebie. Nie znaczy też, że się umarło. Te doświadczenia bywają wstrząsające i bardzo wyraziste, ale mogą to być wytwory naszego umysłu. Jeśli założymy, że są realne, będzie nam lżej na duchu, ale być może popełnimy wtedy błąd, jeśli chodzi o rozumienie rzeczywistości. Naukowcy i sceptycy są zgodni, że to, co nazywamy doświadczeniem z pogranicza śmierci, jest naturalnym zjawiskiem towarzyszącym umieraniu. Jest wiele fizjologicznych przyczyn takich doświadczeń. Bardzo często dzieje się tak na skutek niedotlenienia. Przyczyną mogą też być zaburzenia funkcji płata skroniowego. Niski poziom cukru we krwi. Doświadczenie z pogranicza śmierci jest elementem procesu umierania i daje ono swego rodzaju spokój i ukojenie.
Takie przeżycia można wywołać u kogoś, dając mu do wdychania mieszankę bogatą w dwutlenek węgla. Jak wynika z przeprowadzonych niedawnych badań, także wstrzyknięcie ketamin wywołuje wszystkie objawy doświadczenia granicznego. Nie należy zatem kojarzyć takich przeżyć ze śmiercią. Raymond Moody, autor Życia po życiu, stworzył termin doświadczenie z pogranicza śmierci i jest czołowym znawcą tego tematu. Moody uważa, że między różnymi relacjami z takich przeżyć występują uderzające podobieństwa. Ludzie opuszczają swoje fizyczne ciała i unoszą się. Z góry widzą swoje ciało reanimowane przez lekarzy i pielęgniarki. Przechodzą przez coś, co opisują czasem jako tunel. I kiedy wychodzą na drugą stronę, zalewa ich ciepło i niezwykły blask, których, jak twierdzą, nie daje się opisać zwykłymi słowami. Tam spotykają swoich przyjaciół lub krewnych, którzy zmarli. Często mówią też, że wszystkie wydarzenia z ich życia wyświetlają się im w pamięci jak panoramiczny film. To jest bardzo wyraziste doświadczenie. Ludzie, którym wstrzyknięto ketaminy, mówią potem czasami, nieważne co wpuściliście mi do żył, ja naprawdę przebywałem poza ciałem, naprawdę byłem w niebie i widziałem zmarłych. Niektórzy informują o jasności albo o spotkaniu z jakimś zmarłym krewnym, który mówi im, jeszcze nie pora na ciebie, musisz wracać, masz jeszcze sprawy do załatwienia. Relacja Atwater potwierdza ustalenia Moody'ego. Kiedy po raz trzeci przeżywała doświadczenie graniczne, usłyszała podobno głos dający jej szczegółowe instrukcje przed powrotem do życia. Powiedział do mnie, cytuję, musisz przeprowadzić badania. O każdej swojej śmierci napisz jedną książkę. A ja podjęłam się tej misji i wróciłam. Od 23 lat, teraz już prawie od 24, wykonuję to zadanie. Doświadczenie graniczne jest bliskie śmierci, ale śmiercią nie jest. To pewne zjawisko psychologiczne i fizjologiczne, ale nie ostateczny kres. Pomimo krytyki, badacze tacy jak Raymond Moody kontynuują swoje dzieło. Musimy zdawać sobie sprawę, że rozwiązanie problemu życia po życiu nie dokona się w rezultacie jakiegoś jednego wielkiego odkrycia. Jeśli w ogóle uda się rozwikłać tę zagadkę, to stopniowo, małymi krokami. Jeśli uwzględni się charakter tego doświadczenia i jego skutki, a trzeba rozpatrywać je łącznie, to nie znajdzie się żaden krytyk, który byłby w stanie wyjaśnić wszystkie aspekty przeżyć granicznych i ich następstw. Ci ludzie nie umierali. Doświadczenie z pogranicza śmierci jest okazją do kontaktu z tamtą stroną. Nie boję się tego. Widzi się jasne światło. To ostatnie drgawki synapsów. Może czeka tam lepsze życie. Nie wiem, czy lepsze, czy gorsze, ale inne. Kto to wie? Czy możemy wrócić tu po śmierci? Wielu ludzi twierdzi, że przeżyło takie doświadczenie, ale czy możemy im ufać? Nauka twierdzi, że ci ludzie byli u progu śmierci, ale nie umarli. Życie i zaświaty. Przejście, które wyzwala wiarę i pobudza wyobraźnię. Na świecie jest więcej wyznawców teorii reinkarnacji niż jakiejkolwiek innej koncepcji życia po śmierci.
Niektórzy twierdzą, że reinkarnacja to duchowa przemiana. Nie ma niczego takiego jak niezmienna, nieśmiertelna dusza. Podlegamy nieustannym zmianom. Michael Rim jest profesorem amerykańskiego uniwersytetu. Niegdyś był mnichem buddyjskim i wyznaje pogląd, że wszystkimi aspektami życia rządzi prawo karmy. Karma to w dosłownym przekładzie działanie. Budda przywiązywał wielką wagę do tego, by określać ją jako działanie intencjonalne, czyli świadome. To intencje decydują o jakości naszego życia. Wyznawcy wierzą, że w chwili śmierci uwalnia się energia karmiczna, która jest natychmiast przekazywana kolejnemu wcieleniu. W chwili śmierci i ustania funkcji świadomości zmarłej osoby, gdzie indziej następuje zapłodnienie, czyli ponowne narodziny. Proces kolejnych narodzin i śmierci przebiega do chwili, gdy człowiek dokona takiej wewnętrznej przemiany, że jego energia wyzwoli się z tego cyklu. To doświadczenie znane jest jako nirwana. To bardzo ciekawa, wręcz fascynująca teoria, ale potrzeba do niej wiary. Dr Paul Kurtz wątpi w istnienie nieśmiertelnej duszy. Dusza to funkcja ciała, a kiedy ciało umiera, nie ma już czegoś takiego jak dusza. Świadomość jest funkcją mózgu czy systemu nerwowego i jeśli nie działa już mózg, nie ma też świadomości ani duszy. Miliony ludzi na całym świecie uważają się za kolejne wcielenia. Najsławniejszym przykładem reinkarnacji jest osoba Dalaj Lamy, przywódcy duchowego buddystów tybetańskich. W 1932 roku zmarł 13 Dalaj Lama. Aby rozpoznać wcielenie swojego duchowego przywódcy, mnisi tybetańscy poddali egzaminowi wielu chłopców z całego kraju. Kładą przed dzieckiem różne przedmioty i obserwują jego reakcję. Jeśli dziecko wyciąga rękę po przedmiot, który należał do zmarłego Dalaj Lamy, mnisi stwierdzają, że jest to jego nowe wcielenie. Pośród wielu przedmiotów pewien chłopiec wybrał różaniec, mały bębenek, i laskę należące do 13 Dalaj Lamy. Chłopiec nigdy wcześniej ich nie widział. Obecnie jest on uznawany za 14 wcielenie Dalaj Lamy i otaczany czcią, ale niektórzy sądzą, że ten kult ma źródła nie w faktach, lecz w tradycji. Niektóre wschodnie religie podkreślają znaczenie reinkarnacji i traktują ją jako dogmat. A skoro jest to dogmat, to ludzie zaczynają szukać jego uzasadnień i potwierdzenia w faktach. Wybierają to, co pasuje do ich wierzeń. Odrębność duszy od ciała to wielkie zagadnienie. Z naukowego punktu widzenia nie ma czegoś takiego. Dusza lub świadomość to funkcje mózgu, czyli ciała, i nie mogą bez niego istnieć.
Czy dusza istnieje wcześniej, jak chce tego teoria reinkarnacji? Nie ma na to żadnych dowodów. To jest domniemanie, wiara, a nie fakty. Niektórzy uważają, że dowodów na reinkarnację dostarczają dzieci. Dziennikarz Tom Schroeder opisał wyniki projektu badawczego, w ramach którego dr Ian Stevenson z Uniwersytetu w Virginii zebrał zdumiewające opowieści dzieci świadczące o reinkarnacji. O swoim poprzednim życiu opowiadały w szczegółach setki dzieci. Małe dzieci opowiadały o swoich żonach, rodzicach, o własnych dzieciach, o domach, które miały. Mówiły na przykład, mój dom był większy niż ten, mając na myśli dom, w którym się teraz wychowują, albo moja matka była bardziej pobożna niż ty, mamusiu. W wielu kwestiach podawały różne szczegóły, na przykład o ludziach, którzy żyli przed ich narodzinami. Schroeder z początku był sceptyczny wobec badań Stevensona. Ale kiedy poznał szczere i naiwne relacje dzieci, zmienił zdanie o teorii reinkarnacji. Dzieci to bardzo interesujący świadkowie. Ich możliwości preparowania świadomej mistyfikacji są ograniczone. Nie mają pełnego dostępu do informacji. Wielu rzeczy jeszcze się nie dowiedziały i nie poznały. Kiedy zatem mają bardzo szczegółową wiedzę o kimś, to powstaje pytanie o jej źródło. W jednym z przypadków mała dziewczynka twierdziła, że jest kobietą, która zmarła po operacji serca w Virginii i spotkała się po raz pierwszy w życiu z jej córkami, a miała wtedy 5 lat. Jej pierwsze słowa brzmiały, czy wujowie dali wam te biżuterie, tak jak ich prosiłam? A tylko ta rodzina wiedziała, że kobieta na łożu śmierci poprosiła swoich braci, by podzielili jej biżuterię między córki. O tym fakcie nigdy nikomu nie mówili. Niektórzy uważają takie przypadki za bardzo przekonujące, ale może to efekt wpływu rodziców. Dziecku sugeruje się różne rzeczy. Ono uczy się od nas języka, przejmuje zwyczaje, wierzenia religijne i odpowiednio się zachowuje, ponieważ rodzice mu to narzucili. Teoria reinkarnacji wywołuje spory od wieków i w wielu kontekstach. Niektórzy uważają, że może ją potwierdzić nauka, inni wolą polegać tylko na wierze. Można wierzyć w reinkarnację, wyznając jakąś religię i można też tworzyć sobie indywidualne fantazje, ale efekt jest ten sam, to znaczy dopasowywanie dowodów do założonej wcześniej tezy. Mamy wiele świadectw, które wskazują, że coś w tym jest. I wszyscy powinni zachowywać otwarty umysł. Jeśli jest jakieś interesujące zjawisko, nie należy go lekceważyć tylko dlatego, że nie pasuje do przyjętego obrazu świata. Trzymajmy się metod naukowych. Trzeba sformułować hipotezę, postarać się o jej potwierdzenie przez fakty, dokonać weryfikacji. Czy jest życie przed życiem? Nie ma dowodów. Czy jest życie po życiu? Nie ma dowodów. Nauka nie potrafi tego dowieść, ponieważ jeśli chce znajdować prawdę, musi trzymać się sfery empirii, a to nie jest empiryczne. Możemy najwyżej wskazywać przypadki wyraźnie sugerujące ponowne narodziny, ale nie dowodzić tego w sposób naukowy. Reinkarnacja? To bardzo ciekawe. Umiera tylko to, co materialne. Jeśli chodzi o to, że wrócę po śmierci jako krowa czy kura, to nie wierzę w to. Dusza jest wieczna. Trudno mi wierzyć w coś takiego, bo wielu ludzi robi świństwa i świetnie sobie żyje.
Czy po śmierci nasze dusze trafiają do innych ciał? Czy w ogóle mamy duszę? Kiedy mówimy o życiu po życiu, opuszczamy teren nauki i wkraczamy w sferę wiary. Śmierć to część życia. Po utracie bliskiej osoby odczuwamy potrzebę kontaktu z nią. Pragniemy otrzymać wskazówki, przebaczenie, wsparcie. Wielu z nas wierzy w życie pozagrobowe i chce nawiązać kontakt z innymi, którzy przeszli na drugą stronę. Świat duchowy zawsze się z nami komunikował, ale jesteśmy zbyt hałaśliwi, by to usłyszeć. Zbyt zanurzeni w codziennym życiu. Sylwia Brown zyskała uznanie na całym świecie za swoje domniemane umiejętności komunikowania się z zaświatami. Być medium, pośrednikiem, to także w sensie biblijnym stać pomiędzy Bogiem i człowiekiem i przekazywać wiadomości. Brown ma do czynienia z klientami z całego świata. Osobiście, przez telefon, a nawet za pośrednictwem telewizji. Z pomocą swojego przewodnika duchowego ocenia sytuację każdej z osób i odczytuje sygnały. Jesteśmy tylko przekaźnikami, niczym więcej. To, co słyszymy, przekazujemy wam. Nie chcę nikogo nawracać, nie chcę wpływać na ludzką wolę. Chcę tylko przekazywać fakty. Tak, jak je widzę, a ludzie zrobią z nimi, co zechcą. W możliwość komunikowania się ze zmarłymi wierzą nawet sławne osobistości, ale niektórzy z gruntu ją odrzucają. Mamy nadzieję na rozmowę ze zmarłymi, ale musimy zdawać sobie sprawę, że to złudzenie i że jesteśmy wprowadzani w błąd. Tacy specjaliści od komunikacji ze zmarłymi oszukują wielu ludzi. To, co oni robią, jest tak podejrzane pod względem epistemologicznym, logicznym i metodologicznym, że narusza większość kryteriów prawdziwości. Medium Sylwia Brown mówi, że jej zdolności były poddawane sprawdzianom. W badaniu przeprowadzonym przez psychologa z Kalifornii przedstawiono jej serię przypadków samobójstwa. Brown została poproszona o podanie szczegółów każdego z tych przypadków po otrzymaniu tylko jednej informacji na ich temat. Podał mi tylko nazwisko, a mój przewodnik duchowy, nie ja, przekazał mu dokładne szczegóły dotyczące ich śmierci, okoliczności i miejsca. Po badaniu powiedział, odgadła 19 na 20. Nadzwyczajne roszczenia potrzebują nadzwyczajnych dowodów. Skoro ktoś narusza wszystkie normy zdrowego rozsądku i nauki, to musi mieć bardzo mocne dowody, a takich dowodów nie ma. Są tylko domysły i przypuszczenia. Susan Northrop, autorka książek o komunikowaniu się ze zmarłymi, twierdzi, że powodzenie tego przedsięwzięcia zależy od koncentracji i intencji medium oraz uczestników seansu. Ten proces komunikacji jest dużo ważniejszy dla żywych niż dla zmarłych, choć również zmarli odnoszą z tego korzyść, ponieważ umacnia to więź miłości, jaka nas z nimi łączy. Northrop na początku informuje swoich klientów, że nie wie, z jakimi duszami uda się nawiązać kontakt. Następnie oświadcza, że pozwala duchom przemawiać przez siebie. Kto przekazuje mi tę informację? Twój ojciec wciąż tu jest. Kim jest ten człowiek, który służył w wojsku? Twój ojciec? Czy otrzymał jakieś odznaczenia w czasie służby? Tak, pokazują mi medale i są bardzo dumni. Jest tu też twój dziadek. Jest bardzo zadowolony. Czy jest ktoś związany z medycyną? Jakiś lekarz? Kto to jest?
Twoja mama? Mówią, że jesteś bardzo dobry z matematyki. Zgadza się? Metoda, jaką posługuje się Northrop, nazywana jest zimnym odczytem. Niektórzy uważają, że to kolejna forma manipulacji. Zimny, ponieważ ktoś, kto nie znał wcześniej danej osoby, nic o niej nie wie, nagle potrafi opowiadać jej różne cuda. A robi się to dzięki pewnym sztuczkom polegającym na tym, że obserwując twarz i reakcję danej osoby, wyławia się informacje. Kiedy siedzę tu i patrzę na ciebie, kiwasz głową. To jest reakcja, której szukałem jako potwierdzenia, że zmierzam we właściwym kierunku. Kiedy otrzymuję taką zachętę, ciągnę dalej. Ale kiedy widzę, że rozmówca usztywnia się, zmieniam kierunek i krążę do chwili, gdy znowu otrzymam pozytywny sygnał. Komunikowanie się z zaświatami. Niektórzy twierdzą, że mają takie zdolności. Medium ma pomóc nawiązać kontakt z bliskim zmarłym, ale czy to się udaje? Czy rzeczywiście potrafimy rozmawiać ze zmarłymi? Muszę starać się mówić najjaśniej, jak potrafię. To moje zadanie. Odpowiadam za to, jak przekazuję komuś informacje. To powinno mieć taką postać, żeby ludzie zrozumieli. Trzeba trafiać do bardzo różnych ludzi. Tak, czy ciocia chorowała? Została zamordowana. Ona szybko szła, mówi, że spodziewała się tego. Czy zabito ją nożem? Tak. Tak właśnie to widzę. Nóż pokazuje mi. Powiedz wujkowi, że z nią wszystko w porządku. Musisz mu też powiedzieć, że umarła szybko, bo on myśli, że ona... Czy on ją znalazł? Tak, czuję to. On bardzo cierpiał. Jest tu czyjś syn? Tak. Powiedz swojemu kuzynowi, że jego mamusia go kocha. To bardzo ważne, bo oni byli bardzo związani. Jemu teraz jest bardzo ciężko. Nie chcę powiedzieć, że to twój obowiązek, ale myślę, że mógłbyś dla niego być trochę jak brat. On bardzo cię potrzebuje. Kto zginął w wypadku samochodowym? Czy to mężczyzna? Jest tutaj. Przedostał się. Czy masz łączność z kimś, kto się z nim komunikuje? Czy to jego siostra lub ktoś taki? On chce, żebyś widział, że z nim wszystko w porządku. Mówi, że umarł natychmiast. Pokazuje mi górną część swojej głowy. Powiedział, że po śmierci zrobił się sławny w swojej szkole. Poświęcili mu nawet tabliczkę. Uderzył w słup albo w drzewo, bo wszyscy składają tam kwiaty. On chce komunikować się z rodziną. Mówi, że ma siostry. Nie wiem, chyba miał trzy siostry, tak to rozumiem. Mówi o bliskiej więzi z siostrami, a szczególnie z jedną. Jednej siostrze bardzo go brakuje. Mówi, że ta siostra włożyła misia do jego trumny. Krytycy wątpią w zdolność Northrop do rozmowy ze zmarłymi, ale uczestnicy seansu mają inne odczucia. To było bardzo dziwne, ale ona jest niesamowita. Uwierzyłam jej od pierwszych słów. Z początku nie miałem zdania, a nawet byłem sceptyczny, ale kiedy zaczęłam mówić o mojej ciotce, pomyślałem, że coś w tym musi być. W niektórych przypadkach medium może oszukiwać samo siebie. Bardzo łatwo jest podświadomie używać tych metod i w pewnym momencie wmówić sobie, że otrzymuje się informacje z zaświatu. Bywa też często tak, że ktoś świadomie posługuje się mniej lub bardziej subtelnymi metodami psychologicznymi, żeby wywołać to złudzenie. Kiedy głos mówił o moim zmarłym przyjacielu Andrian i komunikował się z nami przez nią, czułam jego obecność. Oszukują ludzi i manipulują nimi. Sam tego próbowałem. Nie mam żadnych psychicznych mocy ani kontaktu z zaświatami, ale udało mi się to przy dużej sali.
bo to chwyt psychologiczny. Ludzie często pytają, co w tym złego, że komuś się wydaje, że dostał świadomość od zmarłego członka rodziny. Taki fałsz nie pozwala uporać się ze śmiercią kogoś bliskiego i radzić sobie w życiu bez niego. Człowiek, który cierpi po utracie kogoś bliskiego, czy ktoś, kto ma chore dziecko, przychodzi do nas po nadzieję i my pomagamy mu żyć. Fałszywe nadzieje, myślenie magiczne, to nie pomaga. Co innego nauka, ona się sprawdza. Kiedy chcę rozmawiać ze zmarłymi, gdzie mam się zwrócić? Nie rozmawiam ze zmarłymi. Duchy mogą mieć na nas wpływ. Czasy czarodziejów minęły. Nie wierzę, żeby można było rozmawiać ze zmarłymi. Byłam świadkiem tego, jak duch przemawiał przez medium. Jeśli ludzie w to wierzą, to znaczy, że tego potrzebują i chcą. Komunikowanie się z zaświatami stało się poważnym biznesem dzięki ludziom pragnącym nawiązać kontakt z bliskimi, którzy odeszli. Ale czy ten optymizm jest nagradzany czy wykorzystywany? Słyszeliśmy dziś o doświadczeniach granicznych, dziwnych spotkaniach z duchami i o reinkarnacji. Problem nauki polega na tym, że nie potrafi wykazać, że coś nie istnieje. Nie potrafi dowieść, że nie ma życia po życiu, czy na przykład krasnoludków. Niebawem znów się spotkamy, by spojrzeć na niezwykłe zjawiska oczami nauki. To był program Krytycznym Okiem i żegna Was William Davis. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompanii Warszawa. Tekst Wojciech Matej. Czytał Jacek Sobieszczański. Zdaniem niektórych duchy mieszkają gdzieś pomiędzy światem żywych i światem zmarłych. Ale czasem przenikają przez granice tych światów i kontaktują się z żywymi. Lęk przed duchami i zainteresowanie nimi ma bardzo długą i bogatą tradycję. Żywi toczą namiętne spory o ich istnienie. Wyobrażenie ducha kształtowane jest przez doświadczenia żywych. Ktoś musi mieć z nim kontakt, doświadczyć jego obecności. Możemy powiedzieć, że w jakimś domu straszy, jeśli ktoś to odczuje. My, sceptycy, powiadamy, że nie ma nawiedzonych miejsc, są tylko nawiedzeni ludzie. To przecież konkretni ludzie widzą duchy. A postrzeganie to zależne jest od tła kulturowego. W czasach Szekspira duchy dzwoniły łańcuchami i wzywały do pomszczenia swojej śmierci. W epoce wiktoriańskiej były to milczące damy, które zaznaczały swoją obecność, sunąc bezszelestnie po schodach. Dzisiaj duchy znów dają znać o sobie. Wielu ludzi twierdzi, że ich nieżyjący bliscy komunikują się z nimi i przekazują ważne wiadomości. Lloyd Auerbach to znany łowca duchów. Ten parapsycholog z San Francisco od dziesiątków lat bada doniesienia o zjawach. Auerbach rozmawia ze świadkami i zbiera relacje z pierwszej ręki o duchach i nawiedzeniach. Duch to świadomość źródłowa komunikująca się bezpośrednio z naszym umysłem. Informacja ta zostaje przełożona przez komputer, jakim jest nasz umysł, i powstaje obraz. Większość sceptyków uważa, że przebywają one jedynie w naszej zbiorowej wyobraźni. Czy duchy istnieją? Tak, w umyśle tego, kto je widzi. Doktor Paul Kurtz jest założycielem Centrum Badawczego. Uważa on, że parapsychologia nie zgromadziła żadnych przekonujących dowodów na istnienie duchów.
Nic mi nie wiadomo, by ktoś wykazał, że poza fizyczną i chemiczną strukturą neuronów człowieka jest w nim coś, co mogłoby istnieć niezależnie od tej struktury. Wszystkie dowody naukowe Budda przywiązywał wielką wagę do tego, by określać ją jako działanie intencjonalne, czyli świadome. To intencje decydują o jakości naszego życia. Wyznawcy wierzą, że w chwili śmierci uwalnia się energia karmiczna, która jest natychmiast przekazywana kolejnemu wcieleniu. W chwili śmierci i ustania funkcji świadomości zmarłej osoby, gdzie indziej następuje zapłodnienie, czyli ponowne narodziny. Proces kolejnych narodzin i śmierci przebiega do chwili, gdy człowiek dokona takiej wewnętrznej przemiany, że jego energia wyzwoli się z tego cyklu. To doświadczenie znane jest jako nirwana. To bardzo ciekawa, wręcz fascynująca teoria, ale potrzeba do niej wiary. Dr Paul Kurtz wątpi w istnienie nieśmiertelnej duszy. Dusza to funkcja ciała, a kiedy ciało umiera, nie ma już czegoś takiego jak dusza. Świadomość jest funkcją mózgu czy systemu nerwowego i jeśli nie działa już mózg, nie ma też świadomości ani duszy. Miliony ludzi na całym świecie uważają się za kolejne wcielenia. Najsławniejszym przykładem reinkarnacji jest osoba Dalaj Lamy, przywódcy duchowego buddystów tybetańskich. W 1932 roku zmarł 13. Dalaj Lama. Aby rozpoznać wcielenie swojego duchowego przywódcy, mnisi tybetańscy poddali egzaminowi wielu chłopców z całego kraju. Kładą przed dzieckiem różne przedmioty i obserwują jego reakcję. Jeśli dziecko wyciąga rękę po przedmiot, który należał do zmarłego Dalaj Lamy, mnisi stwierdzają, że jest to jego nowe wcielenie. Nie ma dowodów. Czy jest życie po życiu? Nie ma dowodów. Nauka nie potrafi tego dowieść, ponieważ jeśli chce znajdować prawdę, musi trzymać się sfery empirii, a to nie jest empiryczne. Możemy najwyżej wskazywać przypadki wyraźnie sugerujące ponowne narodziny, ale nie dowodzić tego w sposób naukowy. Reinkarnacja? To bardzo ciekawe. Umiera tylko to, co materialne. Jeśli chodzi o to, że wrócę po śmierci jako krowa czy kura, to nie wierzę w to. Dusza jest wieczna. Trudno mi wierzyć w coś takiego, bo wielu ludzi robi świństwa i świetnie sobie żyje. Czy po śmierci nasze dusze trafiają do innych ciał? Czy w ogóle mamy duszę? Kiedy mówimy o życiu po życiu, opuszczamy teren nauki i wkraczamy w sferę wiary. Śmierć to część życia. Po utracie bliskiej osoby odczuwamy potrzebę kontaktu z nią. Pragniemy otrzymać wskazówki, przebaczenie, wsparcie. Wielu z nas wierzy w życie pozagrobowe i chce nawiązać kontakt z innymi, którzy przeszli na drugą stronę. Świat duchowy zawsze się z nami komunikował, ale jesteśmy zbyt hałaśliwi, by to usłyszeć. Zbyt zanurzeni w codziennym życiu.
Sylwia Brown zyskała uznanie na całym świecie za swoje domniemane umiejętności komunikowania się z zaświatami. Być medium, pośrednikiem, to także w sensie biblijnym stać pomiędzy Bogiem i człowiekiem i przekazywać wiadomości. Brown ma do czynienia z klientami z całego świata. Osobiście, przez telefon, a nawet za pośrednictwem telewizji. Z pomocą swojego przewodnika duchowego ocenia sytuację każdej z osób i odczytuje sygnały. Jesteśmy tylko przekaźnikami, niczym więcej. To, co słyszymy, przekazujemy wam. Nie chcę nikogo nawracać, nie chcę wpływać na ludzką wolę. Chcę tylko przekazywać fakty. Tak, jak je widzę, a ludzie zrobią z nimi, co zechcą. W możliwość komunikowania się ze zmarłymi wierzą nawet sławne osobistości, ale niektórzy z gruntu ją odrzucają. Bill pracuje dla Centrum Badawczego Paula Kurtza. Nickel zbadał bardzo wiele przypadków nawiedzenia oraz domów, w których rzekomo straszy. W żadnym z nich nie udało mu się potwierdzić istnienia duchów. Twierdzi on, że ludzie mieszają rzeczywistość z fantazją. Kiedy ludzie widzą zjawy, dzieje się to w określonych warunkach. Zazwyczaj, gdy wykonują codzienne prace domowe, czytają lub marzą na jawie i są pogrążeni w swoich myślach. W takich sytuacjach podświadomość znajduje łatwy dostęp do naszej świadomości. The subconscious to, if you will, well up into the conscious. Terapeuci twierdzą, że ich pacjenci często mają wizje ukochanych osób w czasie pierwszych 6 miesięcy po ich śmierci. Opłakującym bliskich może się wydawać, że słyszą głosy zmarłych, kątem oka widzą ich sylwetkę lub dostrzegają ich odbicie w oknie. Najczęściej dzieje się tak w nocy lub po przebudzeniu. Uznaje się to za normalne zjawisko występujące po utracie bliskiej osoby. To, co uważają za zjawę, jest wytworem ich wyobraźni. To halucynacja, złudzenie. Kwestią realności tego nauka zajmuje się od co najmniej 150 lat. Jedna z najbardziej znanych historii o nawiedzeniu rozgrywa się na północy stanu Nowy Jork, w domu, gdzie szaleniec zabił swoją rodzinę. Wydarzenie to stało się sławne jako horror Amityville. Kolejni właściciele domu twierdzili, że w nim straszy. Drzwi i okna wypadają z framug. A na śniegu widziano ślady diabła. Okazało się między innymi, że śladów diabła na śniegu nie było i być nie mogło, ponieważ tego dnia, jak wynika z raportów pogodowych, w ogóle nie było na ziemi śniegu. Drzwi i okna nie wyleciały z framug, bo jak się dowiedziałem od kolejnej rodziny, która tam zamieszkała, wszystkie elementy metalowe pozostały oryginalne. Wsparcie. Wielu z nas wierzy w życie pozagrobowe i chce nawiązać kontakt z innymi, którzy przeszli na drugą stronę. Świat duchowy zawsze się z nami komunikował, ale jesteśmy zbyt hałaśliwi, by to usłyszeć. Zbyt zanurzeni w codziennym życiu. Sylwia Brown zyskała uznanie na całym świecie za swoje domniemane umiejętności komunikowania się z zaświatami. Być medium, pośrednikiem, to także w sensie biblijnym stać pomiędzy Bogiem i człowiekiem i przekazywać wiadomości.
message. Brown ma do czynienia z klientami z całego świata. Osobiście, przez telefon, a nawet za pośrednictwem telewizji. Z pomocą swojego przewodnika duchowego ocenia sytuację każdej z osób i odczytuje sygnały. Jesteśmy tylko przekaźnikami, niczym więcej. To, co słyszymy, przekazujemy wam. Nie chcę nikogo nawracać, nie chcę wpływać na ludzką wolę. Chcę tylko przekazywać fakty. Tak, jak je widzę, a ludzie zrobią z nimi, co zechcą. W możliwość komunikowania się ze zmarłymi wierzą nawet sławne osobistości, ale niektórzy z gruntu ją odrzucają. Mamy nadzieję na rozmowę ze zmarłymi, ale musimy zdawać sobie sprawę, że to złudzenie i że jesteśmy wprowadzani w błąd. Tacy specjaliści od komunikacji ze zmarłymi oszukują wielu ludzi. To, co oni robią, jest tak podejrzane pod względem epistemologicznym, logicznym i metodologicznym, że narusza większość kryteriów prawdziwości. Medium Sylwia Brown mówi, że jej zdolności były poddawane sprawdzianom. W badaniu przeprowadzonym przez psychologa z Kalifornii przedstawiono jej serię przypadków samobójstwa. Brown została poproszona o podanie szczegółów każdego z tych przypadków po otrzymaniu tylko jednej informacji na ich temat. Podał mi tylko nazwisko, a mój przewodnik duchowy, nie ja, przekazał mu dokładne szczegóły dotyczące ich śmierci, okoliczności i miejsca. Po badaniu powiedział, odgadła 19 na 20. Nie zważając na krytykę, Smith i Golmak czują, że duchy chcą im coś przekazać. To ma być pomnik pokoju. Każdy może tu przyjść i poczuć tę energię. Każdy, kto przyjdzie na pokład tego okrętu, poczuje ją. Pragnienie wiary w duchy jest niezwykle silne. Ale wierzenie w coś, co nie jest prawdziwe, tylko dla zaspokojenia jakiejś potrzeby, wcale nam nie pomaga. Nie potrafimy wtedy we właściwy sposób traktować zjawiska śmierci. Ludzie mają takie doświadczenia i lekceważenie ich czy odrzucanie z góry absolutnie nie jest podejściem naukowym. Jest wręcz sprzeczne z nauką. Nie słyszałem o żadnym wiarygodnym potwierdzeniu istnienia duchów, dlatego pozostaję sceptyczny. Tak, wierzę w duchy. Nie ma żadnych duchów. Jest coś w ludzkim umyśle. Czułam kiedyś obecność ducha w starym domu. Nie słucham takich opowieści. Jestem pewna, że jest coś takiego. Kiedy śmierć jest blisko, życie zyskuje nowe wymiary. Ci, którzy twierdzą, że byli po tamtej stronie i wrócili, mówią, że to doświadczenie jest oknem na inny świat. Świadkowie utrzymują, że słyszeli głosy wzywające ich zza światów. Mówią, że czuli, jak spoza granicy, która oddziela życie od śmierci, przyciąga ich jakaś siła. Ale czy to jest inny świat? Życie zawsze kończy się śmiercią. Jest to moment, w którym ciało i umysł przestają funkcjonować. Ale niektórzy twierdzą, że byli po tamtej stronie i powrócili. Opowiadają o jasnym świetle i kojących dźwiękach. O podróży pomiędzy życiem i zaświatami. Doświadczenia z pogranicza śmierci są realne. To nie halucynacje, ani sen.
Problemem dla badaczy tego zjawiska jest to, że nie występuje ono tylko u ludzi umierających, ale także w wielu innych sytuacjach, na przykład kiedy ktoś się przerazi lub u alpinistów, którzy nagle zawiśli na linie. Oni tego doświadczyli, choć wcale nie umierali. Dr. Atwater jest autorką kilku książek o tym zagadnieniu. On posługuje się Northrop. Nazywane jest zimnym odczytem. Niektórzy uważają, że to kolejna forma manipulacji. Zimny, ponieważ ktoś, kto nie znał wcześniej danej osoby, nic o niej nie wie, nagle potrafi opowiadać jej różne cuda. A robi się to dzięki pewnym sztuczkom polegającym na tym, że obserwując twarz i reakcję danej osoby, wyławia się informacje. Kiedy siedzę tu i patrzę na ciebie, kiwasz głową. To jest reakcja, której szukałem jako potwierdzenia, że zmierzam we właściwym kierunku. Kiedy otrzymuję taką zachętę, ciągnę dalej. Ale kiedy widzę, że rozmówca usztywnia się, zmieniam kierunek i krążę do chwili, gdy znowu otrzymam pozytywny sygnał. Komunikowanie się z zaświatami. Niektórzy twierdzą, że mają takie zdolności. Medium ma pomóc nawiązać kontakt z bliskim zmarłym, ale czy to się udaje? Czy rzeczywiście potrafimy rozmawiać ze zmarłymi? Muszę starać się mówić najjaśniej, jak potrafię. To moje zadanie. Odpowiadam za to, jak przekazuję komuś informacje. To powinno mieć taką postać, żeby ludzie zrozumieli. Trzeba trafiać do bardzo różnych ludzi. Tak, czy ciocia chorowała? Została zamordowana. Ona szybko szła, mówi, że spodziewała się tego. Czy zabito ją nożem? Tak. Tak właśnie to widzę. Nóż pokazuje mi. Powiedz wujkowi, że z nią wszystko w porządku. Musisz mu też powiedzieć, że umarła szybko, bo on myśli, że ona... Czy on ją znalazł? Tak, czuję to. On bardzo cierpiał. Jest tu czyjś syn? Tak. Powiedz swojemu kuzynowi, że jego mamusia go kocha. To bardzo ważne, bo oni byli bardzo związani. Jemu teraz jest bardzo ciężko. Nie chcę powiedzieć, że to twój obowiązek, ale myślę, że mógłbyś dla niego być trochę jak brat. On bardzo cię potrzebuje. Kto zginął w wypadku samochodowym? Czy to mężczyzna? Jest tutaj. Przedostał się. Czy masz łączność z kimś, kto się z nim komunikuje? Czy to jego siostra lub ktoś taki? On chce, żebyś widział, że z nim wszystko w porządku. Mówi, że umarł natychmiast. Pokazuje mi górną część swojej głowy. Powiedział, że po śmierci zrobił się sławny w swojej szkole. Poświęcili mu nawet tabliczkę. Uderzył w słup albo w drzewo, bo wszyscy składają tam kwiaty. On chce komunikować się z rodziną. Mówi, że ma siostry. Nie wiem, chyba miał trzy siostry, tak to rozumiem. Mówi o niewierze. W to. Dusza jest wieczna. Trudno mi wierzyć w coś takiego, bo wielu ludzi robi świństwa i świetnie sobie żyje. Czy po śmierci nasze dusze trafiają do innych ciał? Czy w ogóle mamy duszę? Kiedy mówimy o życiu po życiu, opuszczamy teren nauki i wkraczamy w sferę wiary. Śmierć to część życia. Po utracie bliskiej osoby odczuwamy potrzebę kontaktu z nią. Pragniemy otrzymać wskazówki, przebaczenie, wsparcie. Wielu z nas wierzy w życie pozagrobowe i chce nawiązać kontakt z innymi, którzy przeszli na drugą stronę. Świat duchowy zawsze się z nami komunikował. Ale jesteśmy zbyt hałaśliwi, by to usłyszeć. Zbyt zanurzeni w codziennym życiu. Sylwia Brown zyskała uznanie na całym świecie za swoje domniemane umiejętności komunikowania się z zaświatami. Być medium, pośrednikiem, to także w sensie biblijnym stać pomiędzy Bogiem i człowiekiem i przekazywać wiadomości.
Brown ma do czynienia z klientami z całego świata. Osobiście, przez telefon, a nawet za pośrednictwem telewizji. Z pomocą swojego przewodnika duchowego ocenia sytuację każdej z osób i odczytuje sygnały. Jesteśmy tylko przekaźnikami, niczym więcej. To, co słyszymy, przekazujemy wam. Nie chcę nikogo nawracać, nie chcę wpływać na ludzką wolę. Chcę tylko przekazywać fakty, tak jak je widzę, a ludzie zrobią z nimi, co zechcą. W możliwość komunikowania się ze zmarłymi wierzą nawet sławne osobistości, ale niektórzy z gruntu ją odrzucają. Mamy nadzieję na rozmowę ze zmarłymi, ale musimy zdawać sobie sprawę, że to złudzenie i że jesteśmy wprowadzani w błąd. Tacy specjaliści od komunikacji ze zmarłymi oszukują wielu ludzi. To, co oni robią, jest tak podejrzane pod względem epistemologicznym, logicznym i metodologicznym, że narusza większość kryteriów prawdziwości. Medium Sylwia Brown mówi, że jej zdolności były poddawane sprawdzianom. Śmierć to część życia. Po utracie bliskiej osoby odczuwamy potrzebę kontaktu z nią. Pragniemy otrzymać wskazówki, przebaczenie, wsparcie. Wielu z nas wierzy w życie pozagrobowe i chce nawiązać kontakt z innymi, którzy przeszli na drugą stronę. Świat duchowy zawsze się z nami komunikował, ale jesteśmy zbyt hałaśliwi, by to usłyszeć. Zbyt zanurzeni w codziennym życiu. Sylwia Brown zyskała uznanie na całym świecie za swoje domniemane umiejętności komunikowania się z zaświatami. Być medium, pośrednikiem, to także w sensie biblijnym stać pomiędzy Bogiem i człowiekiem i przekazywać wiadomości. Brown ma do czynienia z klientami z całego świata. Osobiście, przez telefon, a nawet za pośrednictwem telewizji. Z pomocą swojego przewodnika duchowego ocenia sytuację każdej z osób i odczytuje sygnały. Jesteśmy tylko przekaźnikami, niczym więcej. To, co słyszymy, przekazujemy wam. Nie chcę nikogo nawracać, nie chcę wpływać na ludzką wolę. Chcę tylko przekazywać fakty, tak jak je widzę, a ludzie zrobią z nimi, co zechcą. W możliwość komunikowania się ze zmarłymi wierzą nawet sławne osobistości, ale niektórzy z gruntu ją odrzucają. Mamy nadzieję na rozmowę ze zmarłymi, ale musimy zdawać sobie sprawę, że to złudzenie i że jesteśmy wprowadzani w błąd. Tacy specjaliści od komunikacji ze zmarłymi oszukują wielu ludzi. To, co oni robią, jest tak podejrzane pod względem epistemologicznym, logicznym i metodologicznym, że narusza większość kryteriów prawdziwości. Medium Sylwia Brown mówi, że jej zdolności były poddawane sprawdzianom. W badaniu przeprowadzonym przez psychologa z Kalifornii przedstawiono jej serię przypadków samobójstwa. Brown została poproszona o podanie szczegółów każdego z tych przypadków po otrzymaniu tylko jednej informacji na ich temat. Podał mi tylko nazwę. Ale może to efekt wpływu rodziców? Dziecku sugeruje się różne rzeczy. Ono uczy się od nas języka, przejmuje zwyczaje, wierzenia religijne i odpowiednio się zachowuje, ponieważ rodzice mu to narzucili. Teoria reinkarnacji wywołuje spory od wieków i w wielu kontekstach. Niektórzy uważają, że może ją potwierdzić nauka, inni wolą polegać tylko na wierze.
Można wierzyć w reinkarnację, wyznając jakąś religię, i można też tworzyć sobie indywidualne fantazje, ale efekt jest ten sam, to znaczy dopasowywanie dowodów do założonej wcześniej tezy. Mamy wiele świadectw, które wskazują, że coś w tym jest. I wszyscy powinni zachowywać otwarty umysł. Jeśli jest jakieś interesujące zjawisko, nie należy go lekceważyć tylko dlatego, że nie pasuje do przyjętego obrazu świata. Trzymajmy się metod naukowych. Trzeba sformułować hipotezę, postarać się o jej potwierdzenie przez fakty, dokonać weryfikacji. Czy jest życie przed życiem? Nie ma dowodów. Czy jest życie po życiu? Nie ma dowodów. Nauka nie potrafi tego dowieść, ponieważ jeśli chce znajdować prawdę, musi trzymać się sfery empirii, a to nie jest empiryczne. Możemy najwyżej wskazywać przypadki wyraźnie sugerujące ponowne narodziny, ale nie dowodzić tego w sposób naukowy. Reinkarnacja? To bardzo ciekawe. Umiera tylko to, co materialne. Jeśli chodzi o to, że wrócę po śmierci jako krowa czy kura, to nie wierzę w to. Dusza jest wieczna. Trudno mi wierzyć w coś takiego, bo wielu ludzi robi świństwa i świetnie sobie żyje. Czy po śmierci nasze dusze trafiają do innych ciał? Czy w ogóle mamy duszę? Kiedy mówimy o życiu po życiu, opuszczamy teren nauki i wkraczamy w sferę wiary. Śmierć to część życia. Po utracie bliskiej osoby odczuwamy potrzebę kontaktu z nią. Pragniemy otrzymać wskazówki, przebaczenie, wsparcie. Wielu z nas wierzy w życie pozagrobowe i chce nawiązać kontakt z innymi, którzy przeszli na drugą stronę. Szybko, bo on myśli, że ona... Czy on ją znalazł? Tak, czuję to. On bardzo cierpiał. Jest tu czyjś syn? Tak. Powiedz swojemu kuzynowi, że jego mamusia go kocha. To bardzo ważne, bo oni byli bardzo związani. Jemu teraz jest bardzo ciężko. Nie chcę powiedzieć, że to twój obowiązek, ale myślę, że mógłbyś dla niego być trochę jak brat. On bardzo cię potrzebuje. Kto zginął w wypadku samochodowym? Czy to mężczyzna? Jest tutaj. Przedostał się. Czy masz łączność z kimś, kto się z nim komunikuje? Czy to jego siostra lub ktoś taki? On chce, żebyś widział, że z nim wszystko w porządku. Mówi, że umarł natychmiast. Pokazuje mi górną część swojej głowy. Powiedział, że po śmierci zrobił się sławny w swojej szkole. Poświęcili mu nawet tabliczkę. Uderzył w słup albo w drzewo, bo wszyscy składają tam kwiaty. On chce komunikować się z rodziną. Mówi, że ma siostry. Nie wiem, chyba miał trzy siostry, tak to rozumiem. Mówi o bliskiej więzi z siostrami, a szczególnie z jedną. Jednej siostrze bardzo go brakuje. Mówi, że ta siostra włożyła misia do jego trumny. Krytycy wątpią w zdolność Northrop do rozmowy ze zmarłymi, ale uczestnicy seansu mają inne odczucia. To było bardzo dziwne, ale ona jest niesamowita. Uwierzyłam jej od pierwszych słów. Z początku nie miałam zdania, a nawet byłem sceptyczny, ale kiedy zaczęłam mówić o mojej ciotce, pomyślałem, że coś w tym musi być. W niektórych przypadkach medium może oszukiwać samo siebie. Bardzo łatwo jest podświadomie używać tych metod i w pewnym momencie wmówić sobie, że otrzymuje się informacje z zaświatu. Bywa też często tak, że ktoś świadomie posługuje się mniej lub bardziej subtelnymi metodami psychologicznymi, żeby wywołać to złudzenie.
to create this illusion. Kiedy głos mówił o moim zmarłym przyjacielu Andrian i komunikował się z nami przez nią, czułam jego obecność. Oszukują ludzi i manipulują nimi. Sam tego próbowałem. Nie mam żadnych psychicznych mocy ani kontaktu z zaświatami, ale udało mi się to przy dużej sali.